14 lutego, proszę Państwa, walentynki. Walentynki, nie wiem, czy typowe, czy nietypowe. No. Z dziećmi w domu to. To nie mogą być inne. Tak. To jest właśnie. To był cel dzisiaj jechania do Szydłowca. I robimy test. Mam próbować? Tak. Suszarnia. Ale to wygląda, pachnie. Szydłowiecka. Wygląda na pyszno. Zupa tajska, bardzo pikantna, ale zarąbista. O Jezu. No, lubię już takie. Widzę, już widzę, że będzie ekstra. Jest świetna. Lubię taki smak. A poza tym ona jest taka bardzo treściwa. Bardzo. Wyglądała na taką wodnistą, bo jej tam nie ziochlowałem łyżką, ale teraz jak tu przemieszałaś, to widać, że tam się sporo dzieje. Tam nawet jakaś krewetka pływała. Krewetka, warzywa. Nawet chyba dwie. No ogólnie bardzo mi to smakuje. Bardzo. Tak. Uwielbiam taki smak. Pięknie pachnie. Zejdź, Kocia. Kitek. Wzięliśmy sobie taki nie za duży zestaw sushi. Z tych, które tam były dostępne. Nie szaleliśmy, bo spodziewaliśmy się, że nie będziemy mieli dużego parcia na jedzenie. I to i tak jest dużo, wydaje mi się. No właśnie, nie wiem. Jak to zobaczyłem, to się zastanawiałem, tak? czy nie wziąć więcej. Chociaż ile to jest kawałków? Nie pamiętam, 50? Nie wiem. Nie wiem tak czy siak, chyba możemy powiedzieć, nie, że no to jest sporo droższe niż sushi w markecie, wiadomo. No. Ale chyba nie mamy wątpliwości, że ma to większy sens. Tak, z pewnością tak. Ogólnie knajpa bardzo przyjemna. Dzisiaj ale wszystkie stoliki zajęte, wiadomo, serduszka, te sprawy. Ale dobra, Boże, zjadłam całą. Żałuję, że nie ma czegoś takiego przy suszy. No, niestety. Są takie zdania podzielone, żeby się nie przyjęło. Tak się suszy często. Ale ja też, uważam, że ja też kiedyś mówiłem, że jaka tam stołówka z obiadami? Kto tu będzie chciał iść na obiad? A tu teraz są dwie. I to działają już od wielu lat. I mają się dobrze, zdaje się. Uwielbiam tą zupę. Dobrze, to teraz może byś skosztowała sushi. Jako muszę się przyjrzeć, bo nie pamiętam. Wytrawna suszarka. Czekaj, bo muszę się tutaj zastanowić. No. To daj, ja się popatrzę, spróbuję, bo ja tu jeszcze mam smakana. Ale ja to jeszcze poczekaj, bo nie wiem, które. No takie, właśnie. Żeby mi się nie rozpadło do filmu. Poczekaj. A co tu jest tutaj w tym? Musiałabym otworzyć to, co tam zamówiłam, bo nie pamiętam. Dobra, biorę to. Nie wiem, czy to się tak robi. Jak możecie, to mi dajcie tam znać w komentarzu. Bardzo mi smakuje. O Boże, no. Nie dziwię się. W ogóle poczułem ten zapach. To tak sobie chyba uświadomiłem, że to lubię. No. Ja chyba też, chociaż nie jestem taką znowu znawczynią, ale w smaku to jak najbardziej. A teraz, źle to wziąłem. No nie znam się na tym. Widzisz? Dobra, może powinienem kończyć, bo zaraz się tu zbłaźnię jeszcze bardziej. Ja nawet nie pokazuję, co ty to nabierasz, tylko patrzę na twoją twarz i ciekawa jestem twoich reakcji. No dobrze, to co? Werdykt na plus jak najbardziej. Szanik jaki mocny. Ale zaraz będziemy próbować dalej, nie? Szanik jest petarda. No raczej. Ten kocio tutaj, wiesz, czeka, żebyś mu chyba mu coś skapnęło, ale bez przesady. No dobra, słuchajcie, tu jemy sobie dalej. A wam życzymy dobrych walentynek. No i w ogóle, nie? Tak, dobrych walentynek. A jeśli macie jakieś właśnie wskazówki dla nas, jak to się to powinno, nie wiem, jeść, jak to tutaj grupować te składniki, to dajcie znać, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Ja nie tylko trzeba wiem, mieć pojęcia, czy mi smakuje, czy nie. No i to właśnie. Mi bardzo smakuje. Nie trzeba wiedzieć, skąd zamawiać, to wystarczy. No dobra, słuchajcie, no to co? To mówimy dobranoc. Może jeszcze zobaczymy, no może jeszcze się połączymy z wami, może nie. W każdym razie na tą chwilę mówimy dobranoc, miłego wieczoru. Świętujcie. O Jezu, pycha. I w ogóle. No, to narka. Bomba. Baj. Naprawdę, rewelacja. Dobra, bo tu już muzyczki brakuje. Trzeba głośniej brać. No, to dobranoc. Baj.